W poprzednim filmie ćwiczyliśmy dodawanie ułamków dziesiętnych, w których występowały dziesiąte. Dziesiąte części całości. W tym filmie zajmiemy się trochę trudniejszymi przykładami. Powiedzmy, że chcemy dodać 4 plus 5,7. Drugą liczbę można przeczytać jako 5,7. Zatrzymajcie to wideo i sprawdźcie, czy potraficie zrobić to sami. Ja najczęściej rozwiązuję podobne zadania tak. Najpierw oddzielam jedności od dziesiątych, albo inaczej mówiąc, całkowite części obydwu tych liczb od części ułamkowych. Można takie dodawanie zapisać tak: 4 plus 5 plus 7 dziesiątych. To, co tu zrobiliśmy, to rozbiliśmy liczbę 5 i 7 na 5 plus 7 dziesiątych. A zrobiliśmy to dlatego, że 4 plus 5 łatwo dodać to się równa 9 i do tej dziewiątki wystarczy, że dodamy 7 dziesiątych. To się równa 9 i Co zapisujemy jako 9,7. W przyszłości w kolejnych filmach nauczymy się innego dodawania liczb zapisanych w postaci dziesiętnej, zwłaszcza liczb większych, albo mówiąc potocznie bardziej skomplikowanych, ale taki sposób dodawania zawsze się wam przyda, zwłaszcza kiedy dodajecie w pamięci 4 plus 5 na pewno łatwo dodać, i do wyniku takiego dodawania do dziewiątki dorzucamy 70. i gotowe. 9 i 0, albo 9,7. Zróbmy kolejny przykład, w którym obydwie liczby będą miały część ułamkową. Dodajmy 6,3 plus 7,4. Jeszcze raz zachęcam Was do zatrzymania i najpierw zrobienia tego samodzielnie. Ja bym to zrobił dokładnie tak samo, jak to poprzednie działanie. Rozbiłbym najpierw każdą liczbę na część całkowitą i ułamkową i dodał te części niezależnie. Tak naprawdę istnieje mnóstwo sposobów na dodawanie ułamków dziesiętnych, ale ten sposób bardzo dobrze nadaje się do dodawania liczb takich jak te. Pierwsza liczba to 6 i 3. Rozbiliśmy w ten sposób 6,3 to to samo co 6 plus 3, dodać.

0, i na pozycji dziesiątych siódemka. Ile to jest 13 plus 7 dziesiątych? to się równa 13 i dziesiątych, czyli 13,7. No i zadanie wykonane. Zróbmy jeszcze jeden przykład, może uda się jeszcze trochę bardziej skomplikowany. Na przykład tak: 6,3 dodać 2,9. Zatrzymajcie ten film ostatni raz i najpierw zróbcie to po swojemu. Zacznijmy może od takiego samego rozbicia liczb na część całkowitą i ułamkową. 6 plus 3 dziesiąte dodać 2 plus 9 dziesiątych. I dalej, tak samo jak poprzednio, dodajemy najpierw jedności, a potem dziesiąte. 6 plus 2, teraz dziesiąte, plus 3 dziesiąte i plus 9 dziesiątych. 6 plus 2 to raczej łatwe, to się równa 8. Teraz dziesiąte, ile to jest? 3 dziesiąte plus 9 dziesiątych. Ciekawa rzecz nam się tutaj chyba pojawia. Zapiszmy to najpierw słowami. 3 dziesiąte i 9 dziesiątych. 3 i 9 to 12, czyli 3 dziesiąte i 9 dziesiątych to 12 dziesiątych. Jak zapisać takie 12 dziesiątych w postaci dziesiętnej? Można na przykład tak. 12 dziesiątych to to samo co 10 dziesiątych plus 2 dziesiąte. Rozbiłem dwunastkę w ten sposób, dlatego że 10 10 to jedna całość, czyli to się równa 1. Czyli dodanie 3 10 i 9 10 to to samo co 12 10 a to to samo co 1 i 2 dziesiąte. Możemy zapisać 8 plus 1 plus 2 dziesiąte. Pewnie już widzicie, do czego doszliśmy. Możemy teraz znowu dodać jedności 8 i 1 Otrzymamy 9 i te dwie dziesiąte przecinek. Otrzymaliśmy wynik dodawania 9,2. Ten przykład był o tyle ciekawy, że dodaliśmy za pierwszym razem jedności 6 plus 2, otrzymaliśmy 8, ale potem, kiedy dodawaliśmy części ułamkowe, otrzymaliśmy więcej niż jedną całość. Otrzymaliśmy 12 dziesiątych, czyli 1 i 2 dziesiąte. I do naszych jedności, do 8, dodaliśmy jeszcze jedną jedność. Otrzymaliśmy 9. I dopiero na koniec dodaliśmy 10, których tym razem było mniej niż 1. Na tym przykładzie dobrze widać o co chodzi w dodawaniu ułamków dziesiętnych. W przyszłości, kiedy będziecie dodawać pisemnie, według ogólnie przyjętego schematu, będziecie na przykład przenosić do wyższego rzędu i tak dalej. Ale generalnie wszystko, czego się nauczycie w dodawaniu pisemnym, zrobiliśmy w tym filmie. Kiedy dodaliśmy dziesiąte i 9, i otrzymaliśmy wynik powyżej jedności, to tak naprawdę przenieśliśmy tę jedynkę, te 10, 10 do rzędu jedności, a te dziesiąte, które zostały poniżej jedności, zapisaliśmy na pozycji dziesiątych. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens.